RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Puls Regionu, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. Komentarze, analizy, ciekawi goście i najważniejsze, wasze zdanie w danej sprawie. Codziennie od poniedziałku do piątku od 15 do 17. Gość to już za sekund parę, a wcześniej przypomnę numer telefonu i adres mailowy a propos waszego zdania w każdej sprawie, które jest dla nas bardzo ważne. 18 34 0101 to numer telefonu i adres mailowy region@rdn.pl. No to w takim razie teraz temat, który świetnie wpisuje się w dzisiejszy puls regionu, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę naszą radiową, wtorkową pielgrzymkę. Tym razem o Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej z Bożeną Jawor, prezesem sądeckiego KIK-u, czyli Klubu Inteligencji Katolickiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Właściwie nasza rozmowa na antenie pojawiła się w trakcie naszej rozmowy, którą prowadziłyśmy już przed włączeniem mikrofonu. To pociągnijmy ten temat dalej w takim razie. Mówiłyśmy między innymi o tym, dlaczego akurat taka, a nie inna pora tego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. I że to ważne, bo troszkę nałożyło się na jubilej Cantus. Tak, trzeba przyznać, że zawsze mamy problem z tym, kiedy i w jakich miesiącach zrobić ten jedyny w roku Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. A z tego wynika, że w Nowym Sączu się dzieje bardzo dużo i stąd jest się trudno wpisać. Tutaj nie patrzyliśmy na inne wydarzenia, dlatego, że 35 lat temu, dokładnie 11 listopada wczoraj minęło, czyli w roku 1980, grupa 22 osób na czele z księdzem prałatem Stanisławem Czachorem postanowiła się zebrać i zrobić zebranie założycielskie Klubu Inteligencji Katolickiej. Klub został zarejestrowany w 81 roku w styczniu, 8 stycznia, ale to zebranie założycielskie w pamiętny dzień, święto radosne, święto, które wtedy niestety nie było obchodzone, ale uznane zostało przez tą grupę ludzi, że powinno być tym właśnie miejscem i czasem spotkania. Stąd, że obchodzimy 35 lat, równy jubileusz, chcieliśmy rozpocząć ten Tydzień Kultury Chrześcijańskiej od wczorajszego dnia i tak nam się szczęśliwie udało i zbiegło już z piękną uroczystością odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada. To były połączone intencje mszy świętych, a mszę świętą sprawował ksiądz biskup ordynariusz Andrzej Jesz. Mówimy o tym, co się działo, bo to rzeczywiście działo się wczoraj, tak jak mówimy 11 listopada. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej trwa. I jak widać ma ten wymiar no, przynajmniej dwutorowy, czyli patriotyczny, no i ten bardzo istotny, duchowy, religijny. Co się będzie działo przez ten tydzień? Tak, no Tydzień Kultury Chrześcijańskiej będzie trwał troszkę więcej niż tydzień, a nawet dużo więcej, ale o tym może na zakończenie. Otóż dzisiaj i to za chwilę, bo o godzinie 17 w Bibliotece Publicznej, bo to jest współpraca z biblioteką, tutaj staramy się z różnymi instytucjami współpracować, tak, jest spotkanie z autorem książki Święty Jan Paweł II, żyje pośród nas. Jest, jego gościem będzie autora książki, czyli pana Andrzeja Kurdziela, ksiądz Stefan Misiniec i będą to wspomnienia, ale i również omówienie książki kardynał Karol Wojtyła w oczach bliskich współpracowników. Myślę, że tego typu spotkania są najcenniejsze, ponieważ ci ludzie, autorzy, spotykali się z tymi, którzy znali papieża, którego poznawali, więc myślę, że warto na to spotkanie pójść, to jest mogą państwo jeszcze ulica zdążyć. Franciszkańska 1. Tak, dzisiaj godzina 17, czyli za niecałą godzinę. Za niecałą godzinę, tak. Natomiast w dniu jutrzejszym, z kolei w kościele kolejowym Najświętszego Serca Pana Jezusa, odbędzie się spotkanie ze wspólnotą domowego kościoła, dlatego że oni mają 40 lat ewangelizacji rodzin. Będą prowadzić to spotkanie państwo Anna i Jerzy Talarowie. Natomiast tutaj wszyscy sobie powinni uświadomić, którzy w jakikolwiek sposób... Co to jest sposób, wspólnota domowego kościoła. Tak, i którzy byli związani z oazami, że te wspólnoty domowego kościoła wyrosły właśnie z oaz. To są rodziny, które wspomagają siebie nawzajem i wspomagają innych. Myślę, że warto się spotkać, warto posłuchać, bo dzisiaj no, jakiś kryzys może dobiec każdego i warto na to spotkanie przyjrzeć, porozmawiać. To, co mają ci ludzie doświadczeni, również doświadczeni
przestrzeni modlitwą do powiedzenia. Czasem można przeciwdziałać. To jest godzina 18, msza święta, bo zawsze w kościele jest o tej porze msza święta w każdy trzeci piątek miesiąca, drugi piątek, bo to będzie drugi piątek miesiąca, w intencji Ojca Świętego Franciszka, a potem będzie właśnie to spotkanie z Państwem Talarów i myślę, że również z innymi rodzinami z domowego kościoła. W niedzielę koncert patriotyczno-religijny. Tak, to jest z kolei spotkanie z doktorem Przemysławem Dakowiczem, sądeczaninem. Muszę powiedzieć, że wczoraj w czasie kazania, w czasie homilii ksiądz, biskup, ordynariusz zacytował nawet z tomiku wierszy Rodowód, wiersz Dakowicza, pana Przemysława Dakowicza. A tutaj będzie przede wszystkim mówił o swojej książce, o swoim tomiku wierszy Łączka. Będą te wiersze recytowane, oczywiście na taśmie będziemy słuchać, przez Jerzego Zelnika. Będą również śpiewane pieśni patriotyczne. Myślę, że to jest pierwsze spotkanie, znaczy to wiem na pewno, bo pan Dakowicz to powiedział, jest pierwsze jego autorskie spotkanie w Nowym Sączu, pomimo, że jest sądeczaninem mieszkającym obecnie w Łodzi. Mówi bardzo ciekawie, myślę, że zarówno jego koledzy z pierwszego liceum, jak i nauczyciele, jak i wiele innych osób, chętnie spotka się właśnie z nim jako poetą, jako eseistą, jako autorem książek. I być może to pierwsze nie będzie oznaczało, że ostatnie. No miejmy nadzieję, bo myślę, że chyba warto się z tym człowiekiem spotykać. Potem jeszcze wtorek, środa i czwartek. Dwa dni w kościele świętego Kazimierza, czyli wtorek i czwartek. Tak, to jest spotkanie wewnętrzne jak gdyby, ale oczywiście wszystkich zapraszamy. W ciągu tych 35 lat niestety odeszło wiele osób. Chcemy ich wspomnieć w czasie różańca za zmarłych, a z kolei w środę spotykamy się na mogiłach, przy mogiłach tych, którzy odeszli, którzy leżą na naszym cmentarzu komunalnym, a więc jesteśmy umówieni o godzinie 16 i myślę, że to będzie również wspomnienie zarówno tych osób, jak i taka potrzeba duchowego połączenia się z nimi. Kto może należeć do Klubu Inteligencji Katolickiej? Do Klubu Inteligencji Katolickiej może należeć każdy, kto w zasadzie ma ukończone 18 lat. I mieni się być inteligentem, czy to nie ma znaczenia? Nie, nie. To znaczy ja myślę, że każdy jest w jakimś sensie inteligentem, bo każdy to ma tutaj na trzeba swój, mieć doktorat na albo swoją magistra. Miarę pewną wiedzę i pewien zasób wiadomości, którymi może się dzielić, ale przede wszystkim tutaj przywiązujemy dużą wagę do tradycji chrześcijańskiej, do oczywiście wyznawania światopoglądu katolickiego. Chociaż muszę powiedzieć, że bardzo często gościliśmy na naszych spotkaniach, również w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, przedstawicieli innych religii i na przykład były wspólne modlitwy. To nam wcale nie przeszkadza. Niemniej jednak tutaj trzeba sobą reprezentować pewne wartości moralne, etyczne i wyznawać światopogląd katolicki. No mówimy o Klubie Inteligencji Katolickiej, więc tak. Jakby sama nazwa na to jasno wskazuje. I pytam o to nie bez kozory, bo jeśli ktoś zechciałby do takiego klubu dołączyć, no to przynajmniej wie, kiedy, po co i dlaczego. I czy rzeczywiście jest mu po drodze. Tak, serdecznie zapraszamy, bo oczywiście potrzeba jest nam, zwłaszcza młodych ludzi, którzy nawet jeśli nie chcą od razu się zapisać, to mogą przyjść i mieć wiele pomysłów, które my w miarę możliwości będziemy się starali realizować. Nasza praca, praca zarządu, ale i wszystkich członków, którzy się w jakikolwiek sposób włączają, oparta jest na wolontariacie, całkowitym wolontariacie. I oczywiście klub jako taki utrzymuje się dzięki parafii świętego Kazimierza, bo tam mamy lokal, a jeżeli mamy jakieś potrzeby, przede wszystkim kiedy zapraszamy gości, to oczywiście utrzymujemy się ze składek, bądź też piszemy projekty i tutaj muszę podziękować Urzędowi Miasta, który od wielu, wielu lat wspiera te nasze działania i Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Zakończenie w czwartek. Zakończenie chociaż będzie w czwartek, postscriptum. Tak, ponieważ zbliżają się olbrzymimi krokami Światowe Dni Młodzieży. Bardzo chcieliśmy, żeby ten element Światowych Dni Młodzieży występował w naszym Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej, dlatego też spotykamy się na mszy świętej w Kazimierzu i w Kościele Świętego Kazimierza i nam po mszy świętej będzie spotkanie z księdzem doktorem Pawłem Górskim, diecezjalnym koordynatorem Światowych Dni Młodzieży. Ja myślę, że tutaj zarówno nam, osobom wcześniej urodzonym, jak i młodzieży,
młodzieży trzeba troszeczkę podładować tą atmosferę, która powinna towarzyszyć Światowym Dniu Młodzieży. I to, że właściwie one będą działy się w następnym roku, nie znaczy, że po prostu przyjdą i przejdą, tylko że naprawdę trzeba przygotować się do tego już teraz. Tak, i to już jest, trzeba powiedzieć, bardzo mało czasu. Młodzież tutaj robi bardzo wiele, ale rzeczywiście my musimy też tą atmosferę podładowywać, między innymi zachęcając do tego, aby przygotować się do przyjmowania w domach tej młodzieży, która przyjedzie. I to jest bardzo istotne. To jeszcze, pani prezes, na zakończenie postscriptum. Jeszcze będzie jedno spotkanie, które już nie jest zaznaczone tutaj w programie, dlatego że pan profesor Jan Duda wraz z małżonką nie mogli przyjechać w czasie tygodnia, w czasie tych dni, kiedy myśmy już mieli zaplanowane. Musieliśmy tutaj coś innego włożyć, ale okazuje się, że pan profesor Jan Duda, jak i jego żona, pani profesor Janina Duda, rodzice prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, będą mogli przyjechać do Nowego Sącza i będą na pewno 22 listopada, to jest niedziela. Spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 16 w kaplicy Przemienienia Pańskiego przy Bazylice Świętej Małgorzaty i gorąco na to spotkanie zapraszamy. Wszystkie spotkania, chciałam zaznaczyć, są oczywiście ze wstępem wolnym i można przyjść, można zadać pytania, również na to spotkanie z rodzicami prezydenta Dudy. Czyli trzeba tylko po prostu chcieć, trochę chcieć przyjść i czasem, jak pani wspomniała, pomagać, jak choćby w temacie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Tak, tutaj to jest takie spotkanie, które jednocześnie uczy nas takiego współgrania z innymi, bo słuchamy, kiedy ktoś zabiera głos, kiedy ktoś zadaje pytanie i sami powinniśmy nabierać odwagi, aby te pytania zadawać, żeby rozmawiać. Rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać. No, dialog jest bardzo istotny. Tu nie chodzi tylko o to, żeby słuchać wygłoszonych tez, ale tak, wchodzić w ten dialog właśnie, w rozmowę pomiędzy ludźmi, którzy mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. My nimi też oczywiście jesteśmy, więc drodzy słuchacze, zapraszamy serdecznie. Jeśli ktoś wszystkiego nie spamiętał, to szczegóły znajdzie na stronie rdn.pl, ale przypuszczam, że jak tylko wrzucić wyszukiwarkę i temat Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, przypomnę, Nowy Sącz 11-19 listopada, to też uda się znaleźć wszystkie informacje. Ewangelia potrzebuje świadków także dziś. Takie zawołanie. No właśnie, i ci wszyscy, którzy przychodzą, których jeszcze raz gorąco zapraszam, również w jakimś sensie są świadkami. Ich też jest nam potrzeba. Bożena Jawor, prezes Sądeckiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.